Właściwie nie znał pan ojca. Nie do końca. Zmarł, kiedy miałem 4 lata, więc moje osobiste doświadczenia z nim związane są niewielkie. Mam kilka wyrazistych, żywych wspomnień, ale nigdy nie toczyłem z nim filozoficznych dyskusji, które chciałbym z nim toczyć. Jakie są te bezpośrednie wspomnienia? Są dwa takie, które się najbardziej wybijają. Jedno pozytywne, drugie mniej. Drugie z nich to wieczory, kiedy oglądał wiadomości ze świata. To była dla niego najważniejsza część dnia. Musiał mieć takie okno na to, co dzieje się w środkowej Europie. Na początku lat 80. działo się przecież tak wiele. Musiał chłonąć wszystko, co tam się działo. Jeśli tylko byliśmy wtedy z siostrą w pobliżu, kategorycznie nas odsyłał, byśmy go nie denerwowali. Z drugiej strony pamiętam, jak zabierał nas do sklepu spożywczego. Nigdy nie zapomnę, jak pewnego razu mieliśmy kupić sok pomarańczowy. Przechadzał się alejką sklepową. Było 12 czy 15 soków do wyboru, a on był podekscytowany jak dziecko w sklepie ze słodyczami. Wciąż miał w pamięci PRL i ocet na półkach. Ten ogromny wybór był dla niego jednym z przyczynków do chwały kapitalizmu. And so to have this amount of choice of consumer goods, to him this was one of the great glories of capitalism. When have you learned that he is a legend, sort of? Kiedy dowiedział się pan, że pański ojciec jest w Polsce legendą, kimś w rodzaju gwiazdy rocka? Od małego wiedziałem, że był ważny jako myśliciel, filozof, dysydent, którego dzieł zakazała cenzura komunistyczna. Miałem jakieś 11 czy 12 lat, kiedy przyjechała TVP z całkiem dużą ekipą do naszego mieszkania na Brooklynie. Przewodził jej Henryk Dasko, bardzo ważna postać dla podtrzymania pamięci o książkach mojego ojca. Wtedy dowiedziałem się, że naprawdę był kimś. Dostaliśmy później kasetę z nagraniem filmu. To zabawne, bo jesteśmy tam z siostrą. W otwierającej scenie gram na trąbce, straszne wykonanie When the Saints Go Marching In. To w pewien sposób zawstydzające, ale i urocze. Kiedy przyjechałem do Polski, wiedziałem, że jego sława ponownie rośnie. Przyjechałem, zobaczyłem jego książki w księgarni i to był ten moment, kiedy wstrzymałem oddech. Poszedłem do IMCA i zobaczyłem napis. On tu mieszkał. Podczas drugiej albo trzeciej wizyty w Polsce, kiedy pojechałem pociągiem do Gdańska, spotkałem na dworcu 20-paroletniego chłopaka z gitarą, czytającego Złego. To była jedna z tych chwil, które zrobiły na mnie wrażenie. Spytałem go, co sądzi o książce. Odpowiedział, że jest niesamowita, kocha ją, zmieniła jego życie. Mój ojciec ją napisał, powiedziałem. Nie uwierzył, więc pokazałem mu paszport. Z wrażenia musiał usiąść. To uświadomiło mi status ojca w Polsce. We wstępie piszesz, że nigdy nie spotkałeś w Nowym Jorku kogoś, kto znałby twego ojca. Czy pierwsza wizyta w Polsce była dla ciebie szokiem czy niespodzianką? Spotkaliśmy paru Polaków, którzy go znali, z którymi moja matka utrzymywała kontakt, a czasem przyjaźniła się, między innymi Kisiela. Jednak podczas pierwszego przyjazdu do Polski najbardziej interesowało mnie, a już wtedy wiedziałem, kim był. Starałem się go czytać, poznać jego filozofię tak dobrze, jak tylko mogłem, więc największym szokiem było to, jak niesamowita jest Polska. Miałem wiedzę akademicką o procesach, które tutaj zachodzą, ale ten rozwój można było poczuć. Największym szokiem był przyjazd i zakochanie się w tym miejscu. Teraz przyjeżdżam bardzo często. But then coming here and really falling in love with the place, that was the biggest shock to my system. And I've since been a dozen times. I've been coming a lot. But this is not your father who brought you here. Ale to nie wspomnienie ojca pana tutaj sprowadziło, a kobieta. I'm a sucker for a pretty face, just like
Tak, uwielbiam piękne twarze, zupełnie jak mój ojciec. Dużo komunikuję się z ludźmi przez Facebooka, który sprawił, że świat jest bardzo małym miejscem. Wszyscy wiedzą o dobrych stronach internetu, przepływie informacji i podtrzymywaniu kontaktu. Kiedy założyłem konto, spotkałem się z regularnym ogniem zaproszeń i wiadomości. Była też dziewczyna, która w pierwszym zdaniu napisała: mam nadzieję, że wiesz, że twój ojciec był ważnym człowiekiem i że nie marnujesz swojego życia. Więc oczywiście chciałem z nią pogadać, może trochę się posprzeczać. W tym czasie pracowałem w biurze handlowym przy Wall Street. Siedziałem za biurkiem przez 10 godzin dziennie. Dużo czasu spędzałem w sieci, obserwując rynek, no i miesiącami rozmawiałem z nią. Zapytała mnie, czy chciałbym przyjechać do Polski. Był wtorek. Zarezerwowałem bilet na czwartek. Spędziliśmy wspólnie weekend. Tak zaczął się nasz romans, który trwał rok albo półtorej. Tym, co pan ma wspólnego z ojcem poza wyglądem i uwielbieniem dla pięknych twarzy, są konserwatywne poglądy. Był konsekwentny przez całe życie, skupiał się na koncepcji wolności. W komunizmie był na pewno liberałem, walczył o zmianę, ale zawsze był liberałem w klasycznym oświeceniowym znaczeniu. Lubię myśleć, że był spadkobiercą Edmunda Burke'a. Kiedy przybył do Stanów, jego poglądy się nie zmieniły, ale zmienił się świat. W latach 70. lewica przejęła media, zdominowała kręgi intelektualne. To byli zresztą hipokryci, mieszkający w apartamentach, posiadający szoferów i mówiący o zjednoczeniu proletariuszy. Atakował ich bezpardonowo, nazywał głupcami. Mówił: nie macie pojęcia o komunizmie. Ja go znam, to zły ustrój, który sprawia, że ludzie cierpią. Nie wiecie nic o tym, jak ta ideologia wygląda w praktyce. Aby walczyć z postępowymi liberałami, skręcił jeszcze nieco w prawo, ale jego poglądy właściwie się nie zmieniły. Dołączył do konserwatywnego think tanku, który skupiał się na tym, co dziś nazwalibyśmy neokonserwatyzmem, ideą, która na pierwszym miejscu stawiała kulturę i filozofię. A kulturowa wolność, wolność wyrazu, jest najważniejsza. Postępowi liberałowie w to nie wierzą. Oni wierzą w kolektyw, etatyzm, scentralizowaną władzę, sztywną doktrynę w edukacji, czyli w to wszystko, czego nienawidził i z czym walczył. Został pan wychowany przez silne kobiety, w czymś w rodzaju matriarchatu. Kto był najważniejszą osobą w pana dzieciństwie? Moja matka, z całą pewnością. To cudowna kobieta, wyrazista, wykształcona. Naprawdę pomogła mi w nabyciu umiejętności komunikacyjnych. Wiele opowiadała o świecie, upewniła się, że wiem, kim był mój ojciec. On ją w dużej mierze ukształtował. Była bardzo młoda, kiedy się poznali, on był o 26 lat starszy. Wpłynął na jej sposób postrzegania świata, a poprzez nią wpłynął także na moje intelektualne korzenie. Czytałem jego prace dostępne po angielsku i próbowałem wchłonąć tyle, ile mogłem. Jak to jest dorastać w Brooklynie? To interesujące miejsce. W pewien sposób cały świat skupia się w granicach Nowego Jorku. Choć co irytujące, wszyscy mają tu takie same poglądy polityczne. W Nowym Jorku jest też arogancja, której nie lubię. Ludzie często myślą, że to tutaj, nad rzeką Hudson, kończy się świat. Brooklyn jest prawdziwszy. Tutaj więcej jest robotników i klasy średniej. Moja szkoła średnia była ciekawym doświadczeniem. Nawet nie zdawałem sobie sprawy, że to tak unikalne doświadczenie, ale w każdej chwili mogłeś pomyśleć, że jesteś w szkole rosyjskiej, azjatyckiej, latynoskiej, czarnej albo białej. Tłoczyło się tam 4200 uczniów, w szkole przewidzianej na 900. Dużo było tam przemocy, fatalni, biurokratyczni nauczyciele. Łatwo znaleźć negatywne strony, ale to było znakomite miejsce,
miejsce, by nauczyć się rozmawiać z każdym, niezależnie od sfery społecznej czy rasy, do której należy. Dla mnie to było nieocenione. Lubię rozmawiać i poznawać ludzi. Był pan blisko spełnienia amerykańskiego snu swojego ojca, kiedy pracował na Wall Street. Dlaczego się nie udało? Świat się rozpadł. Wciąż mógłbym być na Wall Street, ale to nie jest dziś miejsce satysfakcjonujące ani intelektualnie, ani ekonomicznie. Stało się bardzo niewydajne, wciąż się kurczy. Po co być częścią branży, która się kurczy, kiedy można zająć się czymś, co się rozwija? Jedną z rzeczy, które przyciągają mnie do Polski, jest jej rozwój. Przez ostatnie 20 lat wiele zmian zakończyło się sukcesem. Wprowadzono wolny rynek, było też sporo problemów. Wiem dzięki studiom i rozmowom, jak wyglądał kraj tuż po upadku komunizmu. Było sporo grabienia ziemi w stylu rosyjskich oligarchów. Ale spójrzmy na ostateczny rezultat, na to, jak dziś wygląda Warszawa, na otoczenie, liczbę restauracji, możliwości wyboru usług. To sprawia, że cała praca, całe poświęcenie, wszystkie mądre decyzje, które podjęto, może zaprzepaścić kilku krótkowzrocznych polityków, którzy chcą posad w Brukseli i Strasburgu. Szkoda, bo Polska może wciąż się rozwijać. Ludzie są głodni wolności, szczególnie młodzi. Kiedy rozmawiam z młodymi ludźmi na imprezach czy w barach, każdy z nich chce otworzyć swój własny biznes, być własnym szefem. To odwrotność tego, co można spotkać we Francji. Tam istnieje klasa ludzi, którzy chcą pracować dla rządu 5-6 godzin dziennie, mieć 6-tygodniowe wakacje, przejść na emeryturę w wieku 45 lat i robić najmniej, jak to tylko możliwe. Polska jest dokładnym przeciwieństwem Francji, dlatego mnie pociąga i do niej wracam. Chciałbym otworzyć tu jakiś biznes, ale to, co się stało 4 września, naprawdę może zniszczyć polską gospodarkę. I to mnie przeraża. Spędziłem ostatnich kilka lat na zbliżaniu się do Polski, do kultury, ludzi. Uzyskałem obywatelstwo. Uwielbiam tu przebywać. Ale jeśli kraj będzie gospodarczo się kurczył z powodu decyzji polityków, będę miał z tym problem. Trudniej będzie mi w praktyczny sposób, na przykład przez otwarcie biznesu, zapuścić tu korzenie. Czy bardziej czuje się pan Amerykaninem, Polakiem czy Żydem? To jeden z najważniejszych tematów pana książki. Kiedy mnie o to pytają, jasne jest dla mnie to, w co wierzę, czyli że jestem Polakiem i Amerykaninem. Szczególnie teraz, kiedy mam obywatelstwo, z każdą wizytą tutaj czuję się coraz bardziej Polakiem. Język jest wyzwaniem, pracuję nad tym, jest bardzo trudny. Ale mam motywację. Chciałbym żyć tutaj więcej i czytać nieprzetłumaczone książki mojego ojca. To z pewnością moje marzenie. Jeśli chodzi o różnicę między byciem Polakiem i Amerykaninem, to z każdym rokiem czuję się coraz dalszy od dzisiejszej Ameryki. To, co widzę, naprawdę budzi we mnie wstręt. Ameryka miała być ojczyzną wolności, ale już nią nie jest. Spójrzmy, co dzieje się z NSA. Rejestrują każdą rozmowę telefoniczną, zachowują każdy e-mail, mogą zakładać teczki obywatelom amerykańskim. Historia się powtarza. To jest działanie totalitarne. Kojarzy się ze Stasi i komunistycznym państwem policyjnym. To przerażające. Ameryka nie miała tak wyglądać, ale w XXI wieku przybiera powoli taki kształt. Mam nadzieję, że Polska wyciągnie naukę ze swojej historii. Młodzi ludzie znają historię kraju i jego kulturę. Zdają sobie sprawę z aktualnych problemów społecznych, ale politycy nie chcą zapewniać swobód konstytucyjnych, bo zniknie ich władza. Polska jest teraz na rozstaju dróg, a 4 września tego roku jawi się jako punkt graniczny. Mam nadzieję, że opozycyjni politycy odniosą sukces. Nie zgadzam się z wieloma poglądami. Zgadzam się z poglądami Gowina i Godsona na gospodarkę, mniej z ich poglądami społecznymi. Ale myślę, że ważne jest, aby wyłoniła się jakaś nowa partia albo opozycyjna koalicja. Zachowanie i retoryka PO oraz PiS są
karygodne. 70% Polaków nie popiera żadnej z tych partii, nie identyfikuje się z nimi, mimo że tworzą one cały niemal Sejm. To naprawdę godzi w mój umysł, że w 40-milionowym kraju nie można znaleźć jednego rozsądnego polityka, który chciałby mniejszego rządu, większej wolności gospodarczej i osobistej. To trochę szalone, ale mam nadzieję, że uda mi się trochę zamieszać, sprowokować debatę. Nie zgadzam się z Frondą w wielu sprawach, ale cieszę się, że istnieje, ponieważ wznieca debatę. Publicznie się z nimi kłócę o rzeczy, które robią, mówią i reprezentują. Chętnie będę robił to nadal, bo debata jest najzdrowszą rzeczą w zdrowym społeczeństwie. Przeraża mnie jednak, że Polacy, nawet młodzi, energiczni, popadają w ostatnich latach w apatię. Akceptują status quo, z którego wcale nie są zadowoleni. Apatia jest najlepszym gruntem dla totalitarnego rządu. Ludzie mówią, nie możemy nic zrobić, jest jak jest. Demokracja potrzebuje świadomych wyborców, którzy będą walczyć o wolność i swoje przekonania. Polska umie to robić, ale czuję, że ludzie są zniszczeni korupcją i sprzedajnością polityków. Thank you. My pleasure, thank you. Dziękuję bardzo. Dziękuję.